Trzymaj się, Aneta! Zaraz jedziemy! Dzień dobry, witajcie. Pogadamy. Jest Radia Złote Celowie. Jest pokój więcej. Dziś już jest chłodniej, a jutro będzie jeszcze bardziej. Aktualne prognoza pogody tuż po wiadomościach. A wcześniej unijny Trybunał Smogu w Polsce. Jest ważny wyrok. Zaraz powie o nim nasz reporter. Policja zlikwidowała plantację konopi prowadzoną przez pseudokibiców. Jeżeli bowiem komisja uzna, że nie stosuje się do wyroku, może domagać się sankcji finansowych. Jeśli chodzi o meritum wyroku, dotyczy on ostężenia po punktach 10. Tego poziomu nie ma. Co było negatywne, ludzkie zdanie. Poza tym sędziowie maksymalni uznali, że nasz kraj naruszył unijne prawo także dlatego, że nie podejmował odpowiednich działań, które możliwie w najkrótszym terminie doprowadziły do ograniczenia smogu w Polsce. Policja wczoraj wytropiła kobietę zaginioną między Braciu Bielskim, ratując jej życie. 60-latka siedziała na ślinie w leśnych górach, która napadła go w cienką łożonej pantofle, wyziębiona w wypadowej wylekarzu. Śląscy policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich, która była prowadzona w pomieszczeniach przemysłowych jednej z sosnowieckich firm. Przyjęli blisko 2000 nielegalnych roślin, nasion oraz ponad 4,5 kg suszu marihuany. Zatrzymani w tej sprawie trzej mężczyźni to pseudokibice jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Wszyscy są w bazie, odpoczywają i regenerują się przed dalszą walką, mówi kierownik. Prawda nie zdobyty się w Oszczędka 2 Krzysztof Bielicki. Najbliższy pogoda, a szczególnie wiatr, nie będzie sprzyjać himalajstom. Jak podawaliśmy wczoraj, Adam Bielecki i Martyń Skłup podotarli na wysokość 7400 metrów, spędzili tam... Wczoraj podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które ma zająć się między innymi budową superszybkiego pociągu przedpolną morską pojedynką na Polskiej Kolei. W 1936 roku postanowiła trakt przejazdu na trasie Kraków-Zakopane w 2 godziny 18 minut. Yeah.